Dzień dobry. Ze Słowacji do Polski z Anglii. A teraz pierwszy raz robimy namiot. Matko Boska, co ty robisz? Auto stoi, czy nie odholowali? Nie myślałem, że tutaj zobaczenie. 4,5 tysiąca. Gdzie ty jedziesz? England, Polska. Ja jem jedzie. Gotowi? No to jedziemy. A nie do Boży. Zaczynamy naszą drogę przez 12 krajów. Troszkę dużo. Jeszcze tylko musimy znaleźć jakiegoś McDonalda dla dzieciaków. Masz maka? Tak. Jest mak? Yes. Delicious. A teraz gdzie jedziemy? Do Polski. I kontynuujemy z tą podróżą aż do Szwajcarii, gdzie z Calais będzie około 9 godzin, ale najpierw musimy się dostać do Calais przez kanał La Manche. No jedziemy i spróbujemy, bo jesteśmy 4 godziny wcześniej. Nie wiadomo, czy nas puszczą, jak to wygląda. Każą dopłacić albo coś. Nie wiem, jedziemy na K. Zobaczymy, bo tak, normalnie mamy to na po 12, a jest 20. Musimy przez paszporty najpierw przejść. Jest jakieś auto za nami, ale nikt nie jedzie przed nami. Hello. No załapali nas tak na styk, zobacz. Jesteśmy na promie, udało się nam załapać na ten wciśnięcie. Dobra dzieciaki, popatrz, ostatnie tam prawie w ogóle miejsc już nie ma z tyłu, także tak nas wepchnęli. Czasem trzeba mieć pozytywne myślenie. Idziemy, chodźcie. Prawa strona, prawa strona. Zostań po prawej. Oj, zostań tutaj po prawej we Francji. Bo tu się nie jeździ tak jak w Anglii i musimy uważać. Prawa strona, prawa strona. No i we Francji też pada. A jeszcze nawet do tej Szwajcarii nie dojechaliśmy. Jedziemy, jedziemy. Droga do granicy ze Szwajcarią. Od strony francuskiej. Tam będziemy musieli wykupić tą winietę chyba. Musimy załatwić, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Fajna droga. Przypomina polskie góry. Podkarpacie. Mama! Jesteśmy właśnie w Szwajcarii. Pierwsza trasa. Mamy winietę. Mamy słońce. 40 franków to kosztowało. Możesz, no. To franek powiedział. Wspaniały widok. Lepszy widok z auta na jezioro Genewskie. Oto tam. Fajne. Bardzo, bardzo ładne jezioro. Alpy z drugiej strony. Wioska Evolen, 1500 metrów w górach. Tu mamy gdzieś camping, musimy znaleźć. Nie wiem gdzie to jest. Teraz tutaj jest jakiś znak. Poczekaj, tak mama, rzuć sobie, ja wiem co tam możemy robić. I udało się dojechać. Spróbujemy zrobić namiot. Dojechaliśmy
A teraz pierwszy raz robimy namiot w sumie. Nigdy nie robiłem, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Namiot mamy, miejsce mamy. Zobaczymy. Zobaczymy. No ciebie na pewno. Ale najlepiej, że udało się zrobić ten namiot. No, nie ja zrobiłem, ale pomogłem trochę. Kamila zrobiła w sumie. Namiot jest zrobiony. I już ktoś tam jest. Alex, gdzie ty jesteś? Right here. Where? Right here. Right where? Here. Where is Alex? Here. Alex inside already. In your bed. Is it nice? Here's it that way. I love this way. Udało się. Z takim oto widokiem w namiocie warto. Warto się poświęcić. I go in my bed. I pierwsza noc pod namiotem. Pierwszy raz pod namiotem. Nie, Alex, pierwszy raz pod namiotem. Jesteśmy pierwszy raz, zobaczymy jak będzie. Ale dobrze się napić dobrego polskiego piwa przy tak cudownym szwajcarskim widoku. Dzień dobry. Trzeba się zatrzymać, tutaj jak w Polsce. Jeszcze takiego kiedyś nie miałem. Autem na pociągu. Autem na pociągu. I przejazd przez Szwajcarię pociągiem przez tunel do Włoch. Impreza z tyłu. I jesteśmy we Włoszech. Udało się dojechać pociągiem niespodziewanie. Tak, trafiliśmy na taki pociąg. W sumie 26 franków kosztowało to. I zajęło pół godziny tunelem. A teraz już idziemy do Werony. Włoskimi drogami. Lasciatemi cantare. Buongiorno. Buongiorno. Con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. I mamy ponad 1000 mil przejechanych w tej podróży. Jesteśmy w Weronie i idziemy na miasto. Chociaż ciężko było, żeby tutaj dojechać. Bardzo ciężko ze zjazdami we Włoszech. Bardzo to skomplikowane. No dobra, idziemy na miasto. Gotowy? Tak. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppo America sul Nic nie jest łatwe dzisiaj, nawet do Werony. Trzeba znaleźć bus i się dostać. 5 kilometrów. Nie jest łatwe. Autobusem.
Poranek, Alex. Żeby dzieci nie zgubić. Ciepło, fajnie, włosko. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare. Zosia, jak się podoba Verona? Dobrze. Jak? Fajnie jest. Alex, Franek, jak się Verona podoba? Dobrze. A Alex? Ogni giorno ci incontriamo camminando. Dove pare che la montagna scenda in mare. Następna część podróży Chorwacja. Trzeba wyjeżdżać. Wczesna godzina. 6:50. Przynajmniej ciepło we Włoszech z rana. Buonasera, signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night. Fatturu, fatu, titta, fatu, titta. Signore, come posso aiutarla? Hi, sorry, just, we're doing it like a special card, which is normal. Insert the card. Just insert the card, yeah. We insert the card. Yeah? Insert the card, please. Però non è da una, non è più un costo. Yes. Is that paid now? Thank you very much, sorry for that. A jeszcze trzeba winietę do Słowenii, także musimy to jakoś załatwić, kupić internetowo, zanim tam wjedziemy, a zostało tam jeszcze godzina jazdy. I tyle martwiliśmy się o winietę na Słowenię, jak to kupić, za późno i tak dalej, przez internet się nie dało. Na stacji benzynowej się dało kupić we Włoszech 100 km od granicy bez kłopotu, 15 euro tyle co normalna cena. Wjeżdżamy właśnie do Słowenii, także kolejny kraj, czwarty kraj na naszej wyprawie. Winieta jest, nie trzeba się o to tak martwić, jak się martwiliśmy. Jedziemy. No i mamy pierwszy korek w Słowenii. Jesteśmy na granicy chorwacko-słoweńsko-chorwackiej. Będziemy wjeżdżać do Chorwacji.